Witam serdecznie. Dzisiaj temat pozaplanowy, bo tej wiedzy, którą chciałem się z Wami podzielić, jest więcej, a wiem, że nie każdy lubi czytać. Ten temat zrobiłem artykuł, ale nie każdy lubi czytać, więc robię też nagranie. To, co teraz nagrywam Wasz wstęp, witam się z Wami, w rzeczywistości nagrałem po zrobieniu prawie całego filmu, a musiałem dograć te powitanie, żeby uprzedzić Was, że będą przeskoki. Raptem się okaże, że jestem w innym miejscu, mogą być problem, bo jak wiecie, jeszcze po COVID-zie kaszle i żeby Wam tego zaoszczędzić, to powycinałem fragmenty, przez co obraz może czasem gwałtownie przeskoczyć. Ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, że nie będzie też słychać dźwięków, bo tutaj ktoś gotował w tym czasie akurat, jak ja nagrywałem. Mam nadzieję, że obejrzycie to z przyjemnością, także zapraszam do oglądania. Oczywiście w domu. Słuchajcie, no, zbiera się tej wiedzy, którą chciałbym się z Wami podzielić. Jednym z odkryć ostatnio, jakie poczyniłem, to jest list Judy, pierwszy rozdział, piąty werset. Ale zanim do niego dotrzemy, to najpierw chciałem Was zaprosić do takiego wstępnego jakby wersetu. To jest Jana, Ewangelia, Jana, piąty rozdział, a 37 werset. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. No i wiele innych miejsc w Biblii rzeczywiście potwierdza, chociażby pierwszy rozdział Ewangelii Jana, werset 18. Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Czyli Boga, tego najwyższego Boga Ojca, nikt nigdy nie widział. Jedynie Syn Boży, przedstawiony jako jednorodzony Bóg, niektóre manuskrypty mają jednorodzony Syn, on o nim poucza. To znaczy dzięki niemu dowiadujemy się, jaki jest Bóg Ojciec i jakie ma plany. Jak obserwujemy nauki różnych wyznań, to za głowę można się złapać, jak niewielka ich jest wiedza na temat Boga JHWH, którego najczęściej po prostu myślą oni, że ten Bóg przyszedł, Bóg Najwyższy przyszedł na ziemię, że prowadził rozmowy z ludźmi, że sam osobiście wykonywał pewne zadania, a przecież ma do tego armię aniołów, których posyła i oni wykonują wszystko w jego imieniu. Często, kiedy anioł przychodzi i mówi, że jest JHWH, to ludzie myśleli, że przychodzi sam Bóg JHWH. Tak nie było. I ten werset z Judy, pierwszy rozdział, właściwie Juda ma tylko pierwszy rozdział, piąty werset, jest takim wersetem, który właśnie mówi, bo Stary Testament nam mówi, że Bóg JHWH wyprowadził naród wybrany ziemi egipskiej. A co mówi Judy 1:5? Warto wam przypomnieć, choć wy wszystko wiecie, że Jeszu uratował naród, wyprowadzając go z ziemi egipskiej, ale później niewierzących wygubił. Tak więc Stary Testament mówi nam, że to robił JHWH, a Nowy Testament mówi, że to był Pan nasz Jeszu. List Judy potwierdza więc, że JHWH, który wyprowadził Izrael z Egiptu, to Pan nasz Jeszu po prostu. Tak przynajmniej wynika z najstarszego manuskryptu, jaki posiadamy dzisiaj, który zawiera treść listu Judy. Są różne manuskrypty, w jednych jest słowo Jeszu, tylko że po grecku, czyli Jezus, i w innych jest Chrystus, a w innych jest Pan. W zasadzie można powiedzieć, że to bez różnicy, które z tych słów jest użyte, wszystkie określają tą samą osobę. Okazuje się, że jednak dla innych jest znacząca różnica, właśnie dlatego, że w Starym Testamencie pisze, że to jest Bóg JHWH, no to w Nowym Testamencie wielu chce też widzieć, że no Chrystus nie jest Bogiem JHWH, jest Jego Synem. Tak to postrzegają. W związku z czym wolą interpretować, wybierają wersję często, gdzie jest Pan, interpretują ją jako Pan, jako Bóg. No, szczególnie świadkowie Jehowy, którzy po prostu w tym miejscu zamiast imienia Jeszu wstawili imię Jehowa, co jest oczywistym fałszerstwem w stosunku do znanych nam manuskryptów i w ogóle do treści Pisma Świętego. No ale oni właśnie należą do grupy ludzi, którzy nie rozumieją, że Bóg Najwyższy nie biegał po ziemi i nie załatwiał różnych spraw, tylko robią to w Jego imieniu Jego posłańcy.
Późniejsze więc manuskrypty w miejscu imienia Pana mają inne słowa, między innymi Pan. Ale najstarszy, napisany między rokiem 200 a 400, trudno, bo to jest różnymi metodami określane, kiedy powstało, ale trudno jest precyzyjnie to powiedzieć, ale powiedzmy, że w III wieku, ma w tym miejscu po prostu imię Chrystusa. Mógłby ktoś uznać, że może kopista się pomylił, ale warto pamiętać, że na przykład Wulgata, która powstała w latach 382 a 406, także ma w tym miejscu imię Pana. Wygląda więc na to, że Hieronim, tłumacząc z greki na łacinę, dysponował wersją listu Judy, która także w tym miejscu podała imię Jeszu. Tak więc wszystko wskazuje na to, że tu powinno być imię Jeszu. Niektórym to jednak przeszkadzało. Im mniejsza była wiedza, im dalej w czasie, powiedzmy przyszedł IV wiek, to manuskrypty już usuwają z tego listu Judy imię Pana naszego, a wstawiają słowo Pan, które bardziej jest uniwersalne, które można interpretować inaczej. Kiedy w pismach Nowego Testamentu pojawia się słowo Pan, no to możemy przecież interpretować na różne sposoby, chociaż jest taki werset, który mówi, że jest jeden Bóg i jeden Pan i tym jedynym Panem jest Pan nasz Jeszu, to jednak wiele osób wie doskonale, że i słowo Bóg jest do Chrystusa stosowane i słowo Pan jest do Boga Ojca też stosowane. Więc dlatego słowo Pan jak gdyby daje niektórym możliwość nadinterpretowania, z czego korzystają świadkowie Jehowy i bardzo często podmieniają to słowo, nawet gdy z kontekstu wynika, że jest mowa o Chrystusie, to oni stawiają tutaj Jehowa i zmieniają jak gdyby cały sens wypowiedzi. To jest tak chociażby w liście do Rzymian, gdzie jest wzmianka o wzywaniu imienia Pana, że kto będzie wzywał imienia Pana, ten będzie zbawiony. I oczywiście to się kojarzy im z Joela, gdzie jest tam tetragram JHWH, więc stawiają słowo Jehowa, ale z kontekstu wynika opisu całego, że jest mowa o Chrystusie i o Jego imieniu. Dlatego, no jakby rozumieli, nie ukrywali też Judy 1.5, że nie podstawiali, takich fałszerstw nie robili, no to nie mieliby takiego problemu z połapaniem się, że pod imieniem JHWH po prostu działał też Chrystus wcześniej, zanim przyszedł na ziemię. Oczywiście dla nas Pan Jeszu zawsze był, jest i będzie Panem, ale nie zawsze tytuł Pan odnosił się do pomazańca, czasem do Boga Ojca, dlatego niektórzy sobie pozwalają na takie fałszerstwa. Powstaje więc pytanie, czy pierwsi wierzący w Jeszu, słudzy pomazańcowi, wierzyli także w to, że pod imieniem JHWH występował Jeszu? Tak, potwierdza to nie tylko ten cytat z Judy, ale także pozabiblijne źródło, jakim jest polemika Justyna z Tryfonem. Justyn w dialogu argumentuje, że tym JHWH, który ukazał się Abrahamowi, był właśnie Jeszu. Chodzi o fragment Księgi Rodzaju, 18 rozdział. Ukazał mu się JHWH na równinie Mamre, komu? Abrahamowi, gdzie siedział we drzwiach namiotu swego podczas upału dziennego. JHWH ukazał się kilka razy Abrahamowi, ale w tym rozdziale akurat jest opisane to w taki sposób, że nie da się tego interpretować, że to tylko jakieś takie słowa symboliczne czy coś w tym rodzaju. Tu dosłownie jest postać, jest rozmowa, są dyskusje, stoją naprzeciwko siebie. Posłuchajcie dalej. 13 werset. I rzekł JHWH do Abrahama, czemu się roześmiała Sara, mówiąc, czyż prawdziwie porodzę, gdym się zestarzała? Czy jest coś trudnego dla JHWH? Później mamy 17 werset. JHWH powiedział, zataję przed Abrahamem, co mam czynić, kiedy już odchodził i chciał zniszczyć Sodomę i Gomorę. Zastanawiał się, czy zataić ma przed Abrahamem. Dochodzi do wniosku, że nie. 20-22. Rzekł JHWH, krzyk Sodomy i Gomory, aż się rozmnożył grzech ich i bardzo przeciążył. 22. I obrócili się stamtąd mężowie i poszli do Sodomy, lecz Abraham jeszcze stał przed JHWH, czyli dwóch aniołów poszło, a JHWH został. No i zaczyna się dyskusja, czy jeśli tam się znajdzie iluś tam sprawiedliwych, czy oszczędzi to miasto. To jest dyskusja, którą Abraham prowadzi z Bogiem o imieniu JHWH, który stoi przed nim na ziemi, którego widzi. 26 werset i 33 jeszcze wspomina, ja zachęcam do przeczytania całego rozdziału, nawet dwóch, 19 też jest ciekawy, ale no akurat wybieram te fragmenty, gdzie jest imię Pana. Wtedy rzekł JHWH, jeśli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych w samym mieście, odpuszczę wszystkiemu miejsce dla nich. I 33, i poszedł, już po dyskusji, poszedł JHWH, skończywszy rozmowę z Abrahamem, Abraham wrócił się do miejsca
swego. Pierwszy werset może, żebyśmy wiedzieli, że jest mowa o tych dwóch aniołach, że to w 19 rozdziale aniołowie są opisani głównie. I przyszli dwaj aniołowie do Sodomy w wieczór, a Lot siedział w bramie sodomskiej. To byli aniołowie, tak? Czyli tych aniołów nie nazywa Pismo Święte JHWH. To jest ciekawe dosyć dla naszych rozważań. A natomiast imię JHWH pojawia się w 13 rozdziale i 24 wersecie, przepraszam. 13. Skazimy bowiem to miejsce, przeto, że się wzmógł krzyk ich przed JHWH i posłał nas JHWH, abyśmy je skazili. Czy mają zniszczyć po prostu Sodomę i Gomorę. No i wyciągają z tego powodu Lota. 24 werset. Wówczas JHWH spuścił na Sodomę i na Gomorę siarkę i ogień od JHWH z niebios. I to jest ciekawy werset, bo jest powiedziane, że JHWH, który był na ziemi, spuścił ogień od JHWH, który był w niebie. Mamy więc jakby dwóch JHWH, ten, który spotkał się z Abrahamem i jakby namierzał miasta do zniszczenia, bo i drugi, który wysyła ogień i siarkę, tak? Kim jest ten drugi? Bo kim jest pierwszy JHWH, ten, który szedł na ziemię, to możemy się domyślać, to jest Chrystus. To wynika między innymi z Judy 1:5. Ale też mamy świadectwo pozabiblijne, które poświadcza, że tak wierzyli chrześcijanie po prostu. Około 135 roku odbyła się rozmowa Justyna Męczennika z Żydem Tryfonem. I Justyn twierdził, że tym JHWH, który przyszedł na ziemię, to był po prostu Chrystus. Natomiast kim był drugi JHWH w niebie, który wypuszczał ogień, no nie wiemy. Być może był to właśnie Bóg Ojciec, a być może grupa aniołów, która bardzo często występowała w towarzystwie tetragramu JHWH, bo bardzo często jest mowa o Bogu JHWH jako jednym Bogu, ale w liczbie mnogiej, Elohim. I często jest taka wzmianka JHWH, bogowie wasi. Jednym są. To jest ciekawe. Ten słynny motto judaizmu w rzeczywistości mówi, że bogowie JHWH jednym są. Jakby tak dosłownie przetłumaczyć. Otóż wracając do naszego listu do Judy, bo to jest świadectwo z Nowego Testamentu, ten list do Judy to nie jest nasze domysły, bo ja się już wcześniej, zanim odkryłem ten werset, to wcześniej domyślałem, zbierałem dowody na to, że pod imieniem JHWH często występował Chrystus lub inni aniołowie nawet, ale teraz mamy dowody. I teraz grupa naukowców, która bada manuskrypty, porównuje różnice w nich zawarte, doszła do wniosku, że wersja z imieniem Pana naszego Jeszu, no w formie greckiej zapisywana, jest prawidłowa, czyli że powinno tam być imię, że to Jeszu wyprowadził, tak jak to jest napisane, że Jeszu uratował naród, wyprowadzając go z ziemi egipskiej, ale później niewierzących wygubił. Czyli, że to, co świadkowie Jehowy w tym miejscu wstawiają Jehowa, to w rzeczywistości był Chrystus. W czym nam to pomaga? Nam to pomaga zrozumieć lepiej treść Starego Testamentu i rolę, jaką odegrał Syn Boży, a nasz Pan Jeszu. Też zaczynamy rozumieć, co się działo z Chrystusem. Wiemy, że był w niebie wcześniej, no ale żadnych informacji nie mieliśmy. On po prostu działał pod imieniem JHWH. Lepiej także zrozumiemy, dlaczego z JHWH można było negocjować. Można było go uprosić, ubłagać, on mógł zmienić zdanie, co wydaje się bez sensu, gdyby chodziło o Boga Najwyższego, którego decyzje są zawsze najlepsze i raczej niepodważalne, bo Bóg Najwyższy to jest ten, który przewiduje z wyprzedzeniem, jest źródłem informacji. Nawet Księga Objawienia, pierwszy rozdział, pierwszy werset mówi, że Chrystus czerpał informacje o przyszłości, czyli proroctwa, czerpał od Boga Ojca, dopiero potem dawał je Duchowi Świętemu, czyli aniołowi, i anioł zanosił je na przykład do Jana z Ewangelisty, czy pisarza Księgi Objawienia. Także lepiej to możemy zrozumieć, ale także pozorne okrucieństwo, o którym często jest oskarżany Bóg JHWH, pomijając to, że są często manuskrypty fałszowane, gdzie jest powiedziane o wykluczeniu kogoś, a oni często potem zmieniali na zabić kogoś,
ale nawet pomijając ten szczegół, te fałszerstwa, jeśli by nawet wydawało nam się coś okrutne, jak chociażby to, co opisał też Juda, że później niewierzących Pan wygubił, tak? No, to nie była przyjemna sprawa, to faktycznie oskarżenie o to Boga Najwyższego, Boga Ojca jest błędne, ponieważ pod imieniem JHWH działali aniołowie, posłowie, nazwani Elohim, bogami, albo aniołami właśnie. I to bardzo często oni, korzystając z wolnej woli, znaczy i prawa, przywilejów, to oni decydowali, co robić i jak robić. Jest nawet znany przykład tego, że jeden z aniołów JHWH, który służył dla Boga JHWH, poszedł zabić Mojżesza. Oczywiście Bóg nie był zainteresowany zabiciem Mojżesza, ale on miał takie prawo, ponieważ on zabijał tych, którzy nie dotrzymywali umowy z Bogiem, a Mojżesz nie obrzeżał swojego syna, chociaż miał to zrobić, nie? Ale to jest taki szczegół, który pokazuje, że aniołowie mają pewne zadania i mają prawo do wykonywania pewnych rzeczy, czasami nawet wyroków. I teraz, jeżeli aniołowie, dysponując własną wolą, nawet kogoś karali w starożytności, występując pod imieniem JHWH, to nie jest powód oskarżania Boga Najwyższego, że to On zrobił osobiście. Bo Bóg osobiście nie robi nic. Ma od tego swoich posłańców. Mam nadzieję, że to było dla Was też ciekawe. Ja te informacje zawarłem też w formie artykułu 14 maja 2021 roku na stronie jeszu.pl. Jakby ktoś chciał w formie pisemnej wersety te zebrać, przejrzeć, to zachęcam do odwiedzin tej strony.